Produkcja tworzyw sztucznych gwałtownie wzrosła w ciągu zaledwie kilkudziesięcioleci. Z 1,5 miliona ton w 1950 roku do 359 milionów ton w 2018 roku. Wraz z nią wzrosła też ilość odpadów tworzyw sztucznych. Chociaż produkcja gwałtownie spadła w pierwszej połowie 2020 roku z powodu pandemii COVID-19, ponownie wzrosła w drugiej połowie tamtego roku. Trwają prace nad unijnym rozporządzeniem o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Bez ułatwień dla branży możemy być skazani na import recyklatów. Analizując postępowanie przeciętnego konsumenta, jeśli chodzi o segregowanie śmieci, trzeba, wydaje mi się, rozdzielić dwie rzeczy. Trzeba rozdzielić odpowiedzialność, która spoczywa na nas wszystkich, ale też popatrzeć uczciwie na odpowiedzialność, która spoczywa na producentach. Jeśli chodzi o tę świadomość segregowania śmieci, to owszem, ona jest bardzo niska. Ja sam się Państwu przyznam szczerze, nigdy nie wiem, właśnie do którego kosza mam co wyrzucić. Jeszcze mniej wie to moja mama, która przecież też segreguje śmieci. Robimy to wszyscy od momentu, w którym na naszych osiedlach pojawiły się różnokolorowe pojemniki. Ta struktura polskich śmieci oznacza, że my sobie często nie radzimy. Co można wrzucić do plastiku? Prawda? Czy takie styropianowe tacki? Można wrzucić do plastiku, czy nie można wrzucić do plastiku? Akcje organizowane m.in. przez samorządy, które mają nam pomóc, moim zdaniem mają ograniczoną skuteczność. Czyli po pierwsze nie wiemy, prawda? Nie wiemy, znaczy no szkło to do szkła, na przykład a nakrętki, prawda? To też wyrzucamy, nie wyrzucamy. No, chyba najłatwiej jest z makulaturą, choć też powinniśmy pamiętać, że zatłuszczony karton od pizzy nie powinien wylądować w koszu na odpadki papierowe, prawda? Tylko suchy karton. Ale jest też odpowiedzialność producenta. Przyznam się Państwu, że w sobotę kupiłem sobie takie szczoteczki do zębów, takie końcówki do szczoteczek do zębów. W estetycznym wydawało mi się kartonowym opakowaniu. Ale nie, to kartonowe opakowanie miało takie plastikowe okienko. I teraz uwaga, jak jest karton doczepionym plastikiem, to już nie wolno go wrzucić do kartonu. Albo trzeba to rozerwać, albo powinno to powędrować do śmieci zmieszane. I teraz A, to trzeba wiedzieć, B, musi mi się chcieć to rozrywać jeszcze, prawda? No znacznie łatwiej jest wcisnąć to opakowanie do tego worka na śmieci, który następnie powędruje do kosza na opakowania zmieszane. Więc odpowiedzialność producentów powinna być taka, żeby było jak najmniej tego typu łączonych rzeczy. 18 grudnia Rada Unii Europejskiej, to jest ministrowie odpowiedzialni za środowisko, osiągnęła porozumienie dotyczące projektu PPWR, czyli rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, którego celem jest zmniejszenie ich wytwarzania w Unii. Ma temu służyć m.in. wytwarzanie opakowań w taki sposób, aby możliwy był ich recykling oraz zapewnienie systemu sortowania i zbiórki odpadów. Nawyki Polaków, jeśli chodzi zarówno o segregowanie, jak i wykorzystywanie produktów powstałych z recyklingu, rozwijają się, sami tego doświadczamy, używamy coraz więcej papierowych torb, pijemy kawę z papierowych kubków, czy używamy sztućców, które zostały wytworzone z recyklingu. Podobnie w przypadku części i prasy. Myślę, że ten proces będzie się nasilał i jest on wskazany, jeśli chodzi o wskaźniki środowiskowe. Warto też zwrócić uwagę na intensywnie rozwijający się również w Polsce. Tutaj jest szereg firm, które są wręcz pionierskie w tym obszarze, to znaczy recykling, odzyskiwanie tak zwanych surowców krytycznych, wykorzystywanych do współczesnej i nowej technologii, takich pierwiastków jak chociażby bardzo pożądany lit do akumulatorów obszaru Eco Automotive. To też jest bardzo perspektywiczny biznes i tu też, jeśli chodzi o nasze nawyki, sporo się zmienia. Coraz więcej sprzętu zużytego
takich jak chociażby telefony, telewizory oddajemy w miejscach właściwego skupu, co oczywiście odbywa się z pożytkiem nie tylko dla środowiska, ale również polskiej ekonomii, ponieważ z części tych produktów odzyskiwane są pożądane surowce krytyczne. Przedsiębiorcy wskazują, że jeśli obecne przepisy nie zostaną zmienione, może dojść do tego, że trzeba będzie korzystać z odpadów sprowadzanych z zagranicy. Największe wyzwania dla Polski dotyczą barier legislacyjnych oraz importu surowców wtórnych spoza Unii. Jeżeli ktoś sobie myśli, że całe to segregowanie to jest warte tyle, co psu na buty, i nie będę segregował, nie segregowałem całe życie i już się nie zmienię, no to musi pamiętać o tym, że to ma bardzo określone konsekwencje. Wywóz śmieci z osiedla, na którym mieszkam, albo z domu to właściwie nie można nie segregować, to po prostu firma przestanie odbierać śmieci, więc tutaj wyboru nie mamy. Ale jak mieszkamy w bloku, mamy tę altanę czy wiatę, gdzie stoją pojemniki, mogę nie segregować śmieci, no ale będę wtedy płacił drożej. Po drugie, jeżeli będę to robił źle, to sąsiedzi mogą się na mnie zdenerwować. Taki ostracyzm, o którym wielu ludzi wie, ktoś mieszkał na takich krajach szczególnie niemieckojęzycznych, prawda? Tu Szwajcaria jest często wskazywana, ostracyzm sąsiedzki może być tam niezwykle dolegliwy. Zero waste to znaczy po prostu niemarnowanie. W szerszym spojrzeniu niemarnowanie żywności czy też innych składników w całym cyklu produkcyjnym, więc to jest takie najprostsze sformułowanie, co to oznacza. Co przez to rozumiemy, czyli w zasadzie jesteśmy w stanie wykorzystywać duże rzeczy w całym procesie, czy to produkcyjnym, technologicznym, czy logistycznym, tak aby z produktów spożywczych zostawało jak najwięcej, a najmniej było służyło do wyrzucania. Tak? Więc tutaj gdyby ta filozofia, bo można śmiało nazwać to filozofią, opiera się na tym, żeby przede wszystkim planować cały ten proces, tak? Od wyprodukowania do sprzedania. Tutaj jest sytuacja taka, że można powiedzieć, że mamy pewne sukcesy na poziomie edukacyjnym, bo zwykły konsument tak naprawdę jest z roku na rok coraz bardziej wyedukowany. Producenci jak najbardziej też podejmują ten temat, bo jest to wdzięczny temat też promocji marketingu w samych firm i produktów. Natomiast największym problemem, jeżeli chodzi o tą filozofię Zero Waste, to jest taki słaby punkt między półką zakupową a klientem, bo z jednej strony klienci oszukują pełnych półek wyboru asortymentu, z drugiej strony sklepy też czują tą presję i wyposażają tą półkę jak tylko mogą. Natomiast wiadomo jest, że nie wszystko klienci kupują, część zostaje i to jest to źródło, które dostarczy nam tej utraty żywności i jej marnowania. Sytuacja związana z podejściem restauratorów do filozofii Zero Waste zasadniczo polega na tym, żeby jak najwięcej zakupionych składników wykorzystać. Przykładem tu są wszelkiego rodzaju pesto, znaczy marchewki, czy też frytki z obierek ziemniaków. To są takie najprostsze metody, które możemy uzyskać, ale dzięki temu to też są tematy, którymi możemy dzielić się z klientami, którzy to doceniają, że ta kreatywność, ten pomysł, jak to wykorzystać, buduje tą wartość dla klientów i samą ocenę restauracji jako właśnie z jednej strony pomysłową, ale i ekologiczną, ale też dostarczającą całą masę wartości dla rynku. Jeśli chodzi o kwestię wykorzystania, nazwijmy to, odpadów, to tutaj największą rolę pełni komunikacja. Czyli w jaki sposób powiedzieć, pokazać i wytłumaczyć to klientowi, że wykorzystujemy to w ten sposób, dzięki czemu on też ma możliwość spróbowania tego, jak wiele dobrego może go spotkać, a z drugiej strony, jak bardzo też przyczynia się do tego, żeby ta kultura w zasadzie Zero Waste się szerzyła, a on był też częścią tej kultury. Więc tutaj myślę, że tych wiele jest aspektów, które możemy śmiało pogodzić dla klientów i to też jest tym czynnikiem, który powoduje to, że jesteśmy w stanie zdobyć tą przewagę nad innymi, że z jednej strony pokazujemy, uczymy, edukujemy, ale też angażujemy naszych gości i klientów do tego, żeby też brali udział w tym zadaniu. Środki stymulujące rynek tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu mogłyby obejmować tworzenie norm jakości wtórnych tworzyw sztucznych, zachęcanie do certyfikacji w celu zwiększenia zaufania przemysłu i konsumentów, wprowadzenie obowiązkowych zasad dotyczących minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w niektórych produktach, zachęcanie państw członkowskich do ewentualnego obniżenia podatku VAT na produkty pochodzące z recyklingu.